Dzień dobry, to jedziemy. Na grubej mam 46 stopni, a na cienkiej mam 28 stopni. Czy to poprawna delta? Czy to oznacza, że mam za mało czynnika? Naprawdę? Na której grupie na fejsie można przeczytać, że istnieje jakaś zależność pomiędzy temperaturą na grubej, a temperaturą na cienkiej? Który to mistrz wysunął taką teorię? Ci z Państwa, którzy nie mieli wcześniej okazji zapoznać się z pierwszą częścią szkolenia na temat wykresu ciśnienie-entalpia, sugeruję przed obejrzeniem tego materiału zajrzeć właśnie tam. Wiedza, po czym się poruszamy w tym temacie, wiele rozjaśni Państwu w temacie tego materiału. Link wyświetla się w prawym górnym rogu. Informacja, że na grubej mam 46 stopnie. To informacja, że ów punkt znajduje się gdzieś tutaj. Gdzieś na tej linii. Gdzie? Dobre pytanie. Czy na podstawie tego można coś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Pracuje sprężarka. Chyba. No i jest 46 stopni Celsjusza na grubej przy skraplaczu. Czy ta temperatura mówi coś o poprawnej pracy, czy niepoprawnej systemu? Oczywiście nie. Dołóżmy kolejną informację przekazaną przez pytającego. I 22 na cienkiej. I tu ponownie. Gdzie jesteśmy na tej linii? Niestety nie wiadomo. Czy na podstawie tego można coś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Jest skraplanie. Chyba. Co jest potrzebne, by określić dokładne miejsce? Oczywiście ciśnienie. Ale ciśnienie nie na grubej i nie na cienkiej, bo tam jest te samo ciśnienie. No prawie, ale o tym za chwilę. Na grubej i na cienkiej mamy, delikatnie upraszczając, te samo ciśnienie. Potrzebujemy ciśnienie na skraplaczu i ciśnienie na parowniku. I jak ciśnienie na skraplaczu da się sprawdzić na zaworze serwisowym, tym na zewnątrz jednostki, o tyle ciśnienie na skraplaczu trzeba sprawdzić na zaworze serwisowym znajdującym się gdzieś na linii pomiędzy elementem rozprężnym a sprężarką. I teraz to, o czym nie wszyscy wiedzą. Większość sprzętu przeróbkowego takiego zaworu serwisowego na tej linii nie ma. Ale załóżmy, że ktoś tam ten zawór serwisowy ma i dostajemy ciśnienie na linii tłoczącej i ssącej. Mamy już wiedzę, 46 stopni Celsjusza na grubej i 22 stopnie Celsjusza na cienkiej. Wiemy, iż ciśnienia absolutne odpowiednio wynoszą 23 bary i 8 barów, więc je narysujmy. I teraz do pełni szczęścia powinniśmy znać temperaturę par czynnika, które opuszczają parownik, bo na podstawie tych ustalimy wartość przegrzania ów par, a więc stopnia zapełnienia czynnikiem chłodniczym parownika. Dokładamy rozprężanie. Trochę więcej w temacie redukcji strat dławienia na elemencie rozprężnym będzie w kolejnym materiale dostępnym dla, a jakże, wspierających kanał. Już niebawem, tak wiem, obiecałem, ale proszę wybaczyć, mnóstwo pracy i chroniczny brak czasu wolnego. Niestety mamy w rejonie mnóstwo psujących się czy niedomagających pomp ciepła, gdzie nie wiedzieć czemu klienci wybrali firmy instalatorskie z daleka. Śląsk pomoże. A teraz jest awaria, a kocioł stałopalny skasowany, zimno w plecy, a zapasowego źródła ciepła brak. No, pogratulować wyboru. Ale za to jest jakie czyste powietrze. Naprawa gwarancyjna niebawem, już za miesiąc. Tak. Za miesiąc, no jest zabawnie. I teraz trzeba zrobić płatną naprawę w okresie gwarancyjnym i to płatną niemało. Się kończą czasy instalatorów dobijaczy. Ok, wracamy do tematu. Oczywiście już na podstawie danych typu ciśnienie, sprężenia i ssania, temperatury czynnika opuszczającego skraplacz oraz temperatury medium można powiedzieć wiele. Również w temacie czy jest za mało czynnika? Odnosząc się do powyższego przypadku, oczywiście nie. A na zakończenie ciekawostka. Wykres prawdopodobny. Rzeczywisty wykres. Taki epitet sprzeczny. Z uwzględnieniem spadków ciśnień. Tenże w oparciu o wyciągnięte z użytkownika dane. Mógłby wyglądać jakoś tak. Reasumując. Temperatura na grubej daje obraz tylko tego, że chyba pracuje sprężarka. Nic innego z temperatury grubej rury nie wynika. I nic z tej temperatury nie da się wywróżyć. Tym bardziej, czy jest za mało czynnika. Z punktu widzenia jakiegokolwiek w zasadzie sensownego testu, chłodniarz potrzebuje znać 4 parametry systemu, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć o tym, jak ów system się zachowuje. Te 4 parametry to ciśnienie skraplania, ciśnienie odparowania oraz wartość przegrzania i dochłodzenia czynnika. Dopiero znając te 4 parametry, cokolwiek można powiedzieć o systemie. Temperatura na grubej rurze i na cienkiej rurze nic nam o systemie nie powie. Dziękując za poświęcony czas i do następnego. Pozdrawiam gorąco. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6. What happened to 7? 7. 5. 4. 3. 2. 1.